No ma, nie wiedziałem, że jak tu przyjdę, że będzie tak świetnie. Pozdro, Dario. I tak, hejka, siemka, witam wszystkich. 5 stycznia, środa, dochodzi godzina 13. Ja oczywiście na magnesie neodymowym. Temat odcinka, gadżety wędkarskie, także pozdrawiam się, Dario, jeszcze o tobie będę na tym odcinku sporo mówił, myślę. Po drodze, jak tu szłem, wpadła puszka, flamingówka. Są rękawice, są wodery. Moi kochani, zapewne oglądacie ten odcinek, jak już jestem w Hiszpanii. Ale co, no przyszłem w to miejsce, to przyszłem wtedy, gdy było wszystko zamrożone. Dzisiaj fajnie lód rozmroził się, że tak mówiąc krótko. No co, nie ma na co czekać, no idziemy na gadżety wędkarskie. Tak więc taki relaksik. Ubieram rękawice, biorę magnetyczkę i wchodzę do wody. I tak, flaming w wodzie. Zaczynam tutaj brodzić. No to miejsce nie bez celu, bo w zeszłym sezonie, mówiąc krótko, miałem tu upaczone to miejsce, ale właśnie często tu wędkarze byli. Coś tam podłapywało, a kamienie były. A tu kiedyś, jak byłem dużo, dużo wcześniej, jeszcze z magnesem na sznurze, na linie, to wpadało sporo gadżetów. No i co? Jestem i łowię, magnes wciąga. No oczywiście połowy magnesem neodymowym, wiadomo, sprzątanie rzek, zbieranie złomu to inny temat. Ale właśnie gadżety wędkarskie, bardzo mi się to właśnie spodobało u Daria na kanale. Wciągało mnie to bardzo. Może nie jest to jakiś tam mega złom, nie wiadomo ile wart, ale to jest troszeczkę jak ze zbieraniem grzybów. Tak, także pozdrawiam się, Dario, przy tej okazji i zapraszam właśnie wszystkich na odcinki do Daria z magnesem. Bo dla mnie to Dario to jest taki guru, jeżeli chodzi o magnes. Każdy ma swojego, nie? Dobra, szukamy, jak coś tutaj złowimy, to się będę chwalił. To jest, nie jestem pewien, ale to było słychać pod wodą, jak jakieś przyłapanko. No i jest tak, patrzcie. Pierwszy gadżet wędkarski. Taki koszyczek zanętowy, fajnie, super. Łowimy dalej. O, myślałem, że to jakiś kapsel. O, jakiś tu haczyk jeszcze jest. O, resztki jakiegoś przyponu. Dobra. Wrzucimy sobie do bazy, idę to zanieść do bazy. No i tak, tamten pierwszy koszyczek, ten drugi haczyk. Tu będą gadżety wędkarskie, tu będą śmieci ewentualne. Idziemy łowić. No i tak, to nie jest gadżet wędkarski. Przekleństwo, baterie. Więc baterie uciekają. Tutaj do śmieciorów. Jeszcze z wody wyciągnę taką butelczynę. Także wlijemy zawartość. Koreczki też pomagają, a my do wody wracamy. I proszę bardzo, jacie sobie. Jaka piękna obrotóweczka. Po to tu właśnie przyjeżdżamy. Jak chcecie więcej takich ciekawych odcinków oglądać, to wpadajcie do Daria na kanał. Także super. Mówimy dalej. Już tam jestem po pas w wodzie. Nie ma zimno, oczywiście no też jestem odpowiednio myślę ubrany. Także pod spodem spodnie. Spodnie z dresu, gdzie pary spodni, tak? Coś się przykleiło. Jest jakieś takie coś metalowego. Dobra, idę to zanieść do bazy, żebym tego nie zgubił. I taka guma, taka gumowa ryba wpada. Patrzcie, elegancko. No super. Tak mówiłem wcześniej, albo sobie tutaj sowam. Magnes neodymowy wciąga. Połowy właśnie, jedna forma to wiadomo, sprzątanie. Rzek, jezior, z tego złomu, z tego syfu metalowego. Z drugiej strony na zbieranie złomu, można powiedzieć, no zarabianie. Zarabianie, no bo powiem, te ceny złomu jakoś tam podskoczyły, chociaż ceny też podskoczyły. Także ten złom gdzieś tam, ta kwota jakoś sprawia radość, mówiąc krótko, no zwraca się za paliwo. Ale gadżety wędkarskie to jest, kurde, no mega przyjemność, no. Mi to się fajnie ogląda, na przykład tak jak u Daria. Marcin tam na dnie też ma też ciekawe odcinki właśnie z gadżetami wędkarskimi. No świetna forma, no, porównałem to na początku filmu może do zbierania grzybów w lesie. Ale też pewno można to porównać do wędkowania, pewno, zapewne, no nie wędkuję. No ale to też jest taka przygoda, co na tej wędce, co tam będzie ciekawego, co za ryba, nie? Nam wpadła akurat taka gumowa, zielona. No nic, no szukamy dalej, jest fajnie, super. Rybkę idę zanieść, odnieść do mojej bazy. Z gadżetami. O, patrzcie, i wpadła kolejna gumowa taka rzecz. Tak, że są dwie. Dobra, zanoszę do wiaderka i wracam do wody. No ma, nie wiedziałem, że jak tu przyjdę, że będzie tak świetnie.
Pozdro, Dario. I tak, kolejna ryba taka. Cały taki zestaw z przyponikiem. Także muszę sobie tu gdzieś bliżej jakąś bazę znaleźć. No ale to cieszy, to cieszy. Jeszcze nie marznę. Także jest fajnie w tej wodzie. I co tu jeszcze chciałem powiedzieć? No nie, no, sama przyjemność z tego łowienia. Wodery prawie mi się umyją, że tak powiem. Bo chodzenie za złomem tam z rzeki, no całe jakieś walone z tego błota, z tej rdzy. Coś tu jest, nie ma. Także przyjemne, spożyteczne. Jest też okazja sprawdzenia sobie szczelności wodorów. Bo jednak się wejdzie po pas, powyżej, w takim jeziorku. No to fajnie. No i umyją się. Co tu dużo gadać, także zanoszę rybę, łowię dalej, nie ma co. Widzimy się przy kolejnym ciekawym fancie. Śmieciory. Wyciągamy butel z wody. Śmierki. Ryba powiada. Jedź tu na kupę. Koreczek się zostawi. Wodę wylewamy. Takie śmieci niestety też nad wodą są. Tutaj coś jeszcze widzę. Butelczyna. No ale nie o tym. Wracamy do wody. Gadżety wędkarskie nas interesują. No i tak, szkoda, że te śmieciuchy to taki nieodłączny wizerunek tych jezior, brzegów rzek. Już wiele osób ten temat poruszało, no ale jakoś tak to jest. Są tu patrzcie w koło. Kosze na śmieci. Fajna jest przyroda, no to kurczę, śmieci do śmieci i napawać się przyrodą. A jest tak, szkoda, słów coś tu przyłapało. No i dobrze słyszałem. Patrzcie, jest taka żółta wrotóweczka. Fajnie. Szukamy dalej. Chociaż zimno w ręce się zaczęło robić. Ale gadżety wciągają. No i co mamy? Pierwszego kapsla. Także pozdrawiamy kapsla. High five. Też zapraszam do kapsla. Na jego kanał. Na piątkę tygodnia. I tuż zaraz po kapslu patrzcie. Piękny fant. Taka blacha. A już się ta kotwica oderwała od tego. No ale jest fant. A więc zanosimy do naszej bazy kapsel i blachę. Kapsel do śmieci. Blacha, kotwica. No i patrzcie, wiaderko się elegancko zapełnia. Super, cieszę się bardzo. Patrzcie, to jezioro tutaj. Słońce tak dziwnie fajnie wygląda. Powinna być zima, no ale jest taka jesień. Ale jutro ma podobno śnieg padać. Zresztą jutro będzie spotkanie z panem tatą, także... Pozdrawiam się Boguś, zapewne ten odcinek z Bogusią też, żeście widzieli. Ja jeszcze nie wiem, bo to jest przede mną. Taka przesunięcie w czasoprzestrzeni. No i tak, ja sobie poławiam dalej. Dzisiejszy odcinek też właśnie w stylu, tak właśnie to Dario prowadzi. Także w dalszym ciągu Cię Dario pozdrawiam. Oczywiście tak udaria na filmach na przykład, że ja dzisiaj jest 5 stycznia po wdzielno, bo jest 5 stycznia w momencie, gdy kręcę film, a film na przykład wrzucę później. Nie wiem jeszcze kiedy to będzie. No często udaria też potem widzowie tam mu tam zarzucają, że przecież dzisiaj jest inna data niż tam, no ale odcinki się kręci wcześniej. Jak się je zrobi, to się je wrzuci. I tak to wygląda, ja to rozumiem, no niektórzy tego nie rozumieją. Jak tam będą odcinki z demontażu złomu, który już nakręciłem, a patrzę, że już cena złomu się zmieniła. No i też będą pisać, że przecież teraz jest miedź droższa czy tańsza. No ale życie. Każdy właśnie ma, youtuber, swój pomysł na nakręcanie, swój scenariusz filmików. No i po prostu trzeba to uszanować i tyle. Dobrze, łowimy dalej, zobaczymy, czy coś tu jeszcze pani ciekawego. Jak tam w oddali pan wędkarz się usytuował. Patrzył się, co tutaj robię, może podejdzie. No często udaria na odcinkach są takie sytuacje, tak, że ma spotkania właśnie z wędkarzami. Miłe w większości, nieraz inne miłe, bo nie wszystkim to się podoba. Każdy walczy o swój rewir, o swój teren. No często udaria też wpadają, a no straż rybacka, wszelki policja, tak, także tak to wygląda. No i widzowie, tak, wszelakie zainteresowanie zawsze jest. No dzisiaj może będzie u mnie mniejsze, bo pogoda nie sprzyja, żeby wchodzić do wody. No ale, no jakby to był weekend, no to wiadomo, na spacerach dużo jest spacerowiczów.
ale tak, co tam jeszcze u Daria ciekawego? U Daria często, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale Daria ma często spotkania z różnego rodzaju zwierzakami, nie? Patrzcie, jaki fajny piesiu. Chodź, no chodź, chodź, łobuzie, no chodź, no nie bój, nie bój, no śliczny jestem, no tak, no, no nieufny, nieufny jesteś, tak, nieufny, no nie bój się, nie bój. Pieski, koty, lubi zwierzęta, lgną do niego, mimo że na niego szczekają, to wzbudzają zainteresowanie. No i to tak jest, moi kochani, ja już pół godziny w wodzie, ale już przemarzłem trochę. Postanowię wyjść na brzeg, się ogrzać. Przed nas wywalimy te śmieciory tutaj do właśnie pobyt tego kosza. No tutaj ich miejsce, taka właśnie rozgrzewka. Bo nie da się ukryć, no woda jest zimna. Nie tyle, także trzeba się przejść. Jeszcze wejdę na chwilę do wody. No, w tym jednym miejscu będę tutaj. To moje miejsce upatrzone, wypatrzone. Muszę skorzystać z okazji, że jest wolne. Bo właśnie to miejsce jest najczęściej, że powiem, okupowane przez wędkarzy. Dlatego wynik tutaj jaki jest, taki jest. Właśnie widać, co tutaj jest. No nic, biorę magnetyczkę i wchodzę do wody. No i tak łowię. Chyba tu sobie wysprzątają naprawdę tą miejscówkę. To jakieś mam przyłapania. Haczyk. Reszki kapsla, także nie ma co się wygłupiać. Wracam już na brzeg, bo już zaczyna kropić. Zimno jest, a jestem mega zadowolony z tego wyniku. Sama ciekawość. Jedno miejsce i zaraz się widzimy na podsumowaniu. No i tak, ja rozłożyłem oczywiście swój straganik tutaj na ławeczce. No i co, moi kani, no niespełna 40 minut. Ja bardzo się cieszę, a więc tak, dwa koszyczki zamontowe, czy tu reszka, no ten chyba by do odratowania, ale dwa koszyczki zamontowe, trzy gumowe ryby, że tak powiem, ta zielona, fajna, dwie obrotóweczki, tutaj resztki blachy, nie wiem czy dobrze to nazywam, czy nie, no często tutaj panowie wędkarze, znawcy, to do mnie tu opierniczają, że się nie znam. Ale nie, takie fanty wędkarskie złowiłem. No poza tym po drodze ta puszka, jakieś kapselki, bateria, co trafiło do domu, do baterii, dwa jeszcze koreczki, także jest fajnie. I oczywiście gorąco wszystkich zachęcam właśnie, jak chcecie oglądać takie lepsze filmy, fajne filmy, które mi się podobają, to wpadajcie do Daria. Fajne filmy, fajne, ciekawe filmiki z gadżetami wędkarskimi. No i co, my kochani, no standardowo, no, jak się podobało, zapraszam oczywiście do łapkowania w górę, jak nie to w dół. Zapraszam do pisania komentarzy, zapraszam do oglądania reklam, bo to właśnie wspiera kanały, które mają załączoną tę opcję. No i co? I oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału Dario, klikając tutaj tego Daria. Zapraszam do subskrypcji kanału Flamigres Techniki, klikając tutaj tego Flamiga. I na ciekawe odcinki tutaj właśnie u Daria z gadżetami wędkarskimi, a więc tutaj i tutaj. I hejka, siemka, pozdrawiam serdecznie. No i do zaś!